Wielu z nas lubi słodkie i chciałoby wybrać dobre zamienniki cukru. Zatem jak wybieramy? Erytrytol jest mało kaloryczny i ma mniej kalorii niż cukier brzozowy Xylitol. Erytrytol nazywany jest dobrym cukrem i uznawany jest przez WHO jako bardzo dobry środek przeciwdziałający próchnicy. Xylitol, co prawda, ma tę właściwość, że zapobiega w szczepianiu się bakterii z rodzaju Clostridium do ścian jelita i ma lekkie działanie przeczyszczające więc jeżeli użyjecie go w nadmiarze, przeczyści Was na pewno. Co do erytrytolu, świetnie się sprawdza, wybiega. Stevia z rośliny stevia rebundana ma wyjątkowo okropny, gorzki smak. Jest niskokaloryczna, ale za to bardzo pięknie zwalcza biofilmy w jelitach, zatem możecie jej używać nawet jako środka leczniczego. Tagatoza. To jest oszustwo, dlatego, że to jest mieszanka laktozy, detagatozy i sukralozy, zatem nie bardzo ją polecam zwłaszcza dla osób które mają nietolerancję laktozy sacharyna zero kalorii więc najmniej kaloryczna i teoretycznie powinna najbardziej sprzyjać odchudzaniu teoretycznie udowodniono że nie powoduje nowotworów ja jednak wolę się od niej trzymać z daleka smacznego mam nadzieję że państwo wykorzystają moje porady w swojej kuchni